sobotę 19 stycznia na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym odbył się piąty wykład pod tytułem Zmysł słuchu, czyli czy można widzieć uszami. Proszę, tu masz pisak do jednej łapci, do drugiej, wystaw je daleko przed siebie i zasłaniamy jedno oko, poczekaj, no i teraz. O, zupełnie się, za drugim razem dopiero. A spróbuj teraz, mając otwarte oboje oczu. No, też jest problem, ale tak samo trudno czy łatwiej trochę? Trochę łatwiej. Ale dlaczego? Zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje. Żeby działał nasz zmysł wzroku trójwymiarowo, musimy mieć włączone obie kamery, czyli oboje oczy muszą patrzeć. Gdy zasłonimy jedno oko, patrzymy tylko drugim okiem, wtedy nie jesteśmy w stanie poznać, czy pisak jest bliżej nas, czy zatyczka, czy może są w jednakowej odległości. Żeby to zadanie łatwo wykonać, musimy widzieć trójwymiarowo. I dlatego mamy właśnie dwoje oczu. Co najbardziej podobało Wam się na dzisiejszym wykładzie? Podobało mi się telewizor 3D i ze skłonami. Ale skłony na pewno robicie na rozgrzewkach, prawda? To robisz razem ze mną. Ręce do góry. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Dobrze robimy skłony? No, dobrze robimy? No dobrze. To teraz próbujemy zrobić te skłony inaczej. Stańcie w ramię, tutaj, żebyście się widzieli. Daj nogi razem, proszę. I przyciśnij pięty do ściany. Pięty do ściany przyciśnij. O. I teraz na 3-4 znowu rób skłon, tak jak ja. Raz, dwa, trzy. Piłeś coś przed zajęciami? To jeszcze raz. Pięty do ściany. Raz, dwa, trzy. Ja nie wiem, co się dzieje. Dobra. Tym razem mali studenci wysłuchali prelekcji magistra Grzegorza Brzezinki i doktora Witolda Zaleckiego, którzy próbowali wyjaśnić małym studentom, po co człowiekowi dwoje oczu i dwoje uszu. Czy można widzieć uszami? Jak działa oko? A także fizycy odpowiedzieli, dlaczego w pewnych warunkach niemożliwe jest utrzymywanie równowagi.